Dzień dobry. Witaj w drugim dniu kobiecości. Podkreślam, że tu chodzi o 30 dni kobiecości, a nie 30 dni do kobiecości, bo nie jesteś projektem, nie jesteś do kobiecości sugeruje, że my musimy coś osiągać, gdzieś dochodzić, czyli bardzo nas wstawia to w energię męską i w osiąganie. Natomiast tu jest 30 dni kobiecości, które już w tobie jest i z którą po prostu potrzebujesz ewentualnie nawiązać głębszą relację. Także dzisiaj drugi dzień. Oddech. Oddech, świadomość i tu i teraz. Oddychaj. Oddychaj. Proste, prawda? Niby proste, niby podstawa, niby banał, natomiast my bardzo często zapominamy o oddechu. Świadomy oddech uspokaja układ nerwowy. Kiedy głęboko oddychasz, dajesz swojemu układowi nerwowemu sygnał, że wszystko jest okej, że jest bezpiecznie. I tak naprawdę kobiecość jest bardzo powiązana z układem nerwowym, bo żeby być w energii kobiecej, to my musimy być... ten układ nerwowy, on nie może być w stanie walki, ucieczki lub zamrożenia, tak? My sobie możemy pozwolić na przywilej bycia kobietą, nie bycia kobietą, tylko bycia w energii żeńskiej, dopiero kiedy zajmiemy się i zatroszczymy się o nasz układ nerwowy. Dlatego oddychaj, nawet teraz. Weź sobie głęboki wdech. Przytrzymaj. Popatrz na ciało, co się z nim dzieje. I wydech. Czasem, kiedy kobiety, z którymi pracuję na sesjach, mają jakieś kryzysy, to odzywają się do mnie, co robić. I pierwsze, co ja często mówię, to jest po pierwsze oddychaj, bo widzę, że nie oddychasz. Czekajcie, gdzie ja miałam? Tutaj jest taka ścieżka fajna, która prowadzi do granicy polsko-niemieckiej. To jest chyba jeszcze kawałek. Zawsze mówię, po pierwsze oddychaj. Bo czasem jak my jesteśmy w kryzysie, my wchodzimy bardzo w energię męską i w to takie, że ja muszę znaleźć rozwiązanie dla tego problemu na teraz, na szybko. I zapominamy o oddechu. To się zapętla, nasza głowa szuka rozwiązania, ale rozwiązanie zazwyczaj nie jest w głowie. To jest wszystko w napięciu. To napędza jeszcze więcej napięcia, jeszcze więcej lęku, jeszcze bardziej wchodzisz do głowy, więc tutaj sztuka polega na tym, żeby odpuścić, wziąć głęboki oddech, pobyć z tym dyskomfortem, który właśnie się pojawił w ciele, pooddychać sobie z nim bardzo świadomie i wrócić do tu i teraz. Kobiecość to obecność. Kobiecość to obecność. Tak? Męskie to jest głowa, myślenie, działanie. Natomiast żeńskie to jest obecność, bycie. To jest najszybszy sposób, żeby wrócić do obecności. Najszybszy sposób to jest wyłamanie się z tego nawykowego myślenia, działania, cokolwiek robisz i po prostu zatrzymać się i wziąć głęboki wdech i wydech. Bardzo proste. Natomiast jeżeli zaczniesz sobie wyrabiać taki nawyk, że ja się zatrzymuję i ja wracam do oddechu, wracam do tu i teraz, to zobaczysz, jak pięknie coś w tobie będzie się tak powoli wyciszało. I to jest właśnie bardzo kobiece, że coś się dzieje powoli, ale się dzieje spokojnie. To jest bardzo, bardzo taka kobieca jakość. Dlatego pozwalaj sobie na wracanie do tu i teraz. I my po to medytujemy i powiem o medytacji jedną rzecz, bo jakby medytacja jest jak sport, jest milion gatunków medytacji i z każdej z nich można wziąć coś dobrego. Natomiast jeżeli jesteś osobą, która pracuje tylko w wizualizacji, to ja Cię zachęcam do tego, żebyś też włączyła do swojej praktyki uważność, zwykłą
nudną uważność, w której oddychasz i obserwujesz swój oddech. Dla mnie nie ma lepszej praktyki na wyciszenie ego, na wyciszenie głowy, układu nerwowego, bo kiedy my pracujemy w wizualizacji i nie zrozumcie mnie źle, wizualizacja jest super i absolutnie praktykujcie ją, tylko kiedy my wyłącznie medytujemy wizualizacją, to w wizualizacji jest to, że my nadal wykorzystujemy umysł, a w mindfulness chodzi o to, że ten umysł się wycisza, że pojawia się świadomość, pojawia się obecność, że ja naprawdę jestem w tym ciele, ja naprawdę jestem, ja widzę, co ta głowa tworzy, jestem obecna z tym wszystkim. Co uwielbiam, jak brzozy, ich małe te listki tak szeleszczą, kocham to. Bardzo lubię brzozy. O wilku mowa. Także tak. Oddychaj, bądź obecna, włącz mindfulness. Na jednej z ostatnich sesji klientka mi powiedziała coś takiego, że powiedziała mi właśnie o mindfulness, a ona powiedziała, że ale dla niej mindfulness jest ucieczką. To ja powiedziałam wtedy, no to robisz coś innego niż mindfulness, jeżeli dla ciebie uważność, medytacja uważności jest ucieczką, to znaczy, że nie robisz jej poprawnie. Sam Harris w swoich medytacjach, i bardzo polecam jego medytację, cokolwiek się nie uważa na jego temat i temat jego poglądów, to uważam, że jego aplikacja do medytacji i sposób, w jaki on prowadzi medytację, jest dla mnie osobiście mi najwięcej zrobiły te medytacje, bo one naprawdę bardzo poszerzają świadomość. Także zachęcam cię do tego, żeby wypróbować sobie sama Harrisa medytację, jeśli mówisz po angielsku. Ale właśnie sam Harris kiedyś powiedział, że ludzie narzekali na jego medytację, że za dużo gada w trakcie i że przez to oni się nie mogą skupić na medytacji. I on im powiedział, że jeżeli moje słowa ci przeszkadzają w medytacji, to nie wiem, co robisz, ale to nie jest mindfulness. Tak? Mindfulness to jest to, że ja jestem ze wszystkim, co się pojawia. Ze smutkiem, z radością, z nicością, z pustką, z rozpaczą. Ja po prostu staję się przestrzenią, w której to wszystko się rozgrywa. W ten sposób łapię dystans do tego, co we mnie jest. W jednym z procesów mi się to pokazało jako folia bąbelkowa. Pamiętam, że byłam w procesie i widziałam mój umysł i on mi się pokazał jako taki bardzo autoagresywny, jak taki pająk, który mnie tam tymi swoimi odnóżkami dziubał. I wtedy zwróciłam się do mojej miłości i się spytałam siebie, gdzie jest moja miłość. I moja miłość się właśnie pokazała w formie takiej, to wizualizacji było, ale tak mi się to pokazało, w formie takiej folii bąbelkowej między mną a tym kąśliwym umysłem. I to wcale nie było tak, że ten umysł zniknął, że stał się jakiś inny. Nie, po prostu we mnie zrobiło się więcej miejsca. My po to ćwiczymy mindfulness, my po to medytujemy, żeby w tobie zrobiło się więcej miejsca, bo jak w tobie jest więcej miejsca, w twojej duszy jest więcej miejsca, w twojej świadomości jest więcej miejsca, to wcześniej te uczucie, które miałaś, na przykład lęk, jak w tobie jest mało miejsca, to on cię zaleje całą i to był zawładnie, ale jak w tobie jest więcej miejsca, to ten lęk się pojawia i on jest tylko jakąś małą częścią ciebie i możesz spojrzeć na to z pozycji dorosłego. Możesz na to spojrzeć uważnie, jako ta folia bąbelkowa, czyli jako ten spokój. We mnie coś jest, co jest niespokojne, ale ja jestem spokojem. O to w tym wszystkim chodzi i to jest bardzo taka kobieca jakość. Także zachęcam cię do tego, oddychaj, bądź uważna, wróć do tu i teraz. Ale tak naprawdę, bo jeszcze to wam powiem, że my czasem tak... Przychodzicie do mnie na sesję i mówicie, no ja medytuję. No ja medytowałam dzisiaj. Ale jeżeli twoja praktyka ma wyglądać tak, że ty medytujesz, a potem resztę dnia ci ten umysł wariuje i się nie zatrzymujesz w ogóle na ten oddech, o którym mówiłam, to nie ma sensu. To już lepiej, żebyś w ogóle nie praktykowała. To się może teraz przygięłam, ale wiecie, o co mi chodzi.
My po to medytujemy, żeby tę jakość przenieść do naszej codzienności. Po to jest medytacja. Nie dla samej medytacji. Ona jest po to, żeby to wyciszenie, żeby ten spokój, żeby tą przestrzeń, którą wygenerowałyśmy w jej trakcie, wnieść do życia i świadomie, cyklicznie w ciągu dnia do niej wracać, dobra? Więc praktykuj to, bądź uważna i do zobaczenia niebawem na kolejnym dniu kobiecości. Jeśli podobał Ci się film, zostaw lajka. Jeśli podobają Ci się te treści, subskrybuj kanał. A więcej o mnie, o pracy ze mną znajdziesz w linkach na dole. I z tym Cię zostawiam. Pięknego dnia życzę. I do zobaczenia.